Niestety teraz już o trochę smutniejszych sprawach, no bo nie same sukcesy, wczoraj dwie takie, nie chcę powiedzieć spektakularne porażki, no ale spory zawód, po pierwsze Agnieszka Radwańska, po drugie Sylwia Bogacka, bo jej się nie udało obronić srebrnego medalu. Jeśli chodzi o Agnieszkę, tu was chciałem zapytać, bo kolejne igrzyska, trzecie, nieudane, w sumie na tych igrzyskach jeden wygrany mecz. W Londynie odpadła w pierwszej rundzie, tutaj odpadła no, z Chinką stojącą dużo niżej, ale porażka oczywiście może się zdarzyć, natomiast strasznie mi się nie spodobał hejt, jaki się wylał na Agnieszkę, łącznie z zarzutami, że ona sobie te igrzyska lekceważy i co już w ogóle moim zdaniem jest haniebne, z oskarżeniami, że tutaj nie płacą, to inaczej się gra w wielkim szlemie, a inaczej się gra na igrzyskach. Czyli historia się powtarza, było identycznie w Londynie. Jak Agnieszka odpadła i to, co się działo w internecie, to się po prostu nie dało czytać. To jest coś niesamowitego. Zresztą, dlatego ja nie czytam. No tak. Tak. Ja muszę. Ale no, piszesz. No, ale faktycznie tak. Coś niesamowitego. I to nie jest tak, że igrzyska rządzą się swoimi prawami. Absolutnie tak nie jest, bo to są kolejne zawody dla takiej zawodniczki. I po prostu zdarzył się cięższy dzień. Prawdopodobnie jakby ona przełamała w drugim secie, to prawdopodobnie wygrała, ale nie wygrała. Nie skończyły się jeszcze, turniej dla Agnieszki jeszcze się nie skończył. Nie takie zawodniczki przegrywały turniej, jeszcze mamy miksa. Wczoraj się okazało, że z Łukaszem jednak wystąpi w miksie, także złoty medal jest złotym medalem. Jest jeszcze szansa i słuchajcie, zostawmy Agę w spokoju i niech robi swoje. A faktycznie haniebne jest, że nie gra w turnieju tak, jak gra w innych turniejach, bo nie płacą. No to jest obrzydliwe, po prostu obrzydliwe. No to ja mogę powiedzieć, no to znaczy, że w Moskwie skacząc nie potrzeba było skakać, bo nie dostawaliśmy pieniędzy w ogóle, czy mało, czy dużo. Także to nie jest jakieś tłumaczenie, ludzie tego nie rozumieją, co znaczy igrzyska olimpijskie. To jest coś, czego nie ma w żadnym innym, nie wiem, zawodzie. To nie są Oscary, gdzie się dostaje co rok i wybór należy do ludzi, którzy może się nawet nie znają dobrze na filmie, a tutaj trzeba być faktycznie najlepszy w tym dniu, dokładnie tego dnia i przeciwko tym wszystkim z całego świata walczyć. Ale można powiedzieć, jedna jest rzecz, możemy już skreślić, sztandarowy nie zawsze przegrywa, jak jest sztandarowy, można przegrać nie nosząc flagi. To jest mój żart oczywiście, troszeczkę taki czarny, ale no, psychika tej kobiety jest następna. To jest zawodniczka, która widzimy jak gra, jest najlepszą na świecie. Olimpiada ma to do siebie. No może faktycznie ją przerasta ten stres, który właśnie chęć wygrania na olimpiadzie usztywnia ją. Wszystko jest możliwe, tego nie znamy, może tylko ona sama powiedzieć.